Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Od 39 wiersza do 46. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 39 wiersza. A wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzył na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddziel ich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. W śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak kroplek krwi spływający na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Stańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. I 23 rozdział. A teraz 23:46. Od 33 wiersza do 46. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam. Także i złoczyńcy, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy, a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśpiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym tym wybranym. Czynili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas to prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A była już mniej więcej godzina 6:00 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9:00. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Der Jesus ist durch Leiden in die Herrlichkeit eingegangen. Pan Jezus wszedł przez cierpienia do chwały. Wenn er uns in die Herrlichkeit führen wollte, dann war das auch nötig. Jeżeli On chciał nas do tej chwały wprowadzić, to to było właśnie konieczne, aby przez cierpienia przeszedł. Die letzten drei Stationen, die der Jesus erlebt hat auf dieser Erde. Ostatnie trzy miejsca pobytu Pana Jezusa na tej ziemi, das war Getsemane, das war Gabata und Golgata. To było miejsca Getsemane, Gabata i Golgota. In Getsemane sah der Herr Jesus die Schrecken des Kreuzes. Tam w Getsemane Pan Jezus widział ten strach, to przerażenie tego krzyża. Er war ja sehr bewegt in seinem Herzen. I był bardzo poruszony w swoim sercu. In Gabata sehen wir, wie Pilatus einen Richterstuhl über ihn hatte. A w miejscu Gabata widzimy, jak Pilat wypowiedział nad nim wyrok. Wir wissen, dass es noch einmal eine Revision geben wird. Wiemy, że kiedyś nastanie rewizja tego wyroku. War in seinem Herzen überzeugt, dass der Jesus unschuldig sei. Bo Piłat był w swoim sercu przekonany, że Jezus jest niewinny. Und dennoch hat er den Herrn beurteilt.
A pomimo tego osądził Pana, um die Gunst des Volkes zu behalten, aby zachować przychylność ludu. Aufgrund dessen sehen wir, wie der Jesus seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Tam na Golgocie widzimy, jak Pan Jezus wylał swoją duszę w śmierć. Wir haben nun jetzt zunächst Gethsemane vor uns. My mamy najpierw przed naszymi oczami to miejsce Getsemane. An diesem Ort werden wir in allen vier Evangelien erinnert. I o tym miejscu we wszystkich czterech Ewangeliach jest mowa. Wenn dieses Wort buchstäblich hier auch nicht genannt wird, auch nicht im Johannesevangelium. Tutaj w tej Ewangelii i w Ewangelii Jana to miejsce nie jest nazwane według swojej nazwy. So werden wir doch auch im Johannesevangelium an diesem Ort erinnert. No jednak i w tej Ewangelii Jana jest wybitnie mowa o tym miejscu. Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Pan Jezus przeszedł ze swoimi uczniami przez Bach przez potok Kidron. Kidron bedeutet der trübe Bach. A ta nazwa Kidron oznacza, że to jest potok mętny. Und vor vielen hundert Jahren war schon mal ein Mann über diesen Bach gegangen. Przed wieloma setkami lat temu, przed Panem, pewien mąż też przechodził przez ten potok. Das war David, als er fliehen musste. To był Dawid, gdy on musiał uciekać. Er war der Mann nach dem Herzen Gottes. On był tym mężem według serca Bożego. Das Königtum war ihm gegeben. Królestwo zostało mu darowane. Aber wir sehen, dass Absalom das Königtum an sich reisen will. Ale znamy to, że Absalom, syn jego, chciał przejąć królestwo dla siebie. David muss aus Jerusalem flüchten. I Dawid musiał uciekać z Jerozolimy. Und er geht mit dem Volke sehr traurig und weinend über diesen Bach. I on razem ze swoim ludem z płaczem przechodził przez ten potok. Und so sehen wir hier den Herrn Jesus, wie er auch an diesen Ort geht. I widzimy, że i Pan Jezus udał się na to miejsce. I wird auch irgendwas genannt. Również jest tutaj wspomniana Góra Oliwna. Und der Jesus hat dort immer wieder gebetet. Wiemy o tym, że w tym miejscu Pan Jezus zawsze się modlił. Es war seine Gewohnheit, im Gebet zu sein. To było jego zwyczajem, aby trwać w modlitwie. Es war auch seine Gewohnheit, aufzustehen und das Wort zu lesen. Było również jego zwyczajem, aby wstać i czytać ze Słowa Bożego. O tym czytamy w czwartym rozdziale w zdarzeniu w synagodze w Nazarecie. I w tym miejscu on poprosił, aby podano mu zwój księgi proroka Izajasza. I on przeczytał to, co jego osoby dotyczyło. I gdy dokładnie przeczytamy to miejsce z księgi Izajasza, to zauważymy, że Pan Jezus akurat czytanie przerwał w tym miejscu, bo der Prophet weiter sagt, und den Tag der Rache unseres Gottes, który to prorok dalej mówi, że teraz nastaje dzień pomsty naszego Boga. Das entspricht genau dem Wort, was der Jesus auch gesagt hatte. A to dokładnie odpowiadało też i słowom, które Pan Jezus powiedział. Dass er nicht gekommen war, die Welt zu richten, sondern auch, dass die Welt durch ihn errettet wird. Że on nie przyszedł, a jego miłość Zbawiciela była tak wielka. Diese Liebe war größer und stärker als der Tod, er hat sich für uns hingegeben. A ta miłość była większa niż śmierć, którą on się oddał. I doszedł do tego miejsca razem ze swoimi uczniami. On do nich powiedział, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. I ta wskazówka dotyczy nas dzisiaj, abyśmy się modlili. Wir können nicht immer auf unseren Knien sein. Nie możemy być wprawdzie stale na naszych kolanach. Aber der Geist des Gebetes kann doch in unseren Herzen sein, auf unseren Herzen. Ale możemy mieć przecież tego ducha modlitewnego w naszych sercach. Der Jesus sagt im Psalm 109, ich bin alle Zeit im Gebet. Bo Pan Jezus powiedział w Psalmie 109,
że ja jestem zawsze w modlitwie. Er zog sich ungefähr einen Steinbruch weit von ihnen zurück, kniete nieder und betete. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się. Der Apostel Paulus schreibt das einmal an die Epheser und sagt, diese halt beuge ich meine Knie. Apostoł Paweł napisał do Efezjan następujące słowa, a z tego powodu ja zginam kolana swoje. Tak, my możemy ciągle na nowo nasze kolana zginać przed Panem Jezusem. Ja odwiedziłem pewnego starszego brata, słaby i chory. I wtedy on z płaczem powiedział, ja przez dziesiątki lat swoje kolana przed Panem zginałem, a teraz nie mogę tego czynić. Ale przecież on w swoim sercu cały czas przebywał przed swoim Panem w modlitwie. I ja mu też ich wskazałem na pierwszą księgę królewską, pierwszy rozdział. Tam czytamy o tym, że król Dawid na łożu swoim modlił się. Bo w międzyczasie i Dawid się zestarzał. Ale jednak i on w swoim sercu miał żywą łączność z Bogiem. I gdy pomyślimy o modlitwie, to stwierdzamy, że ona może wystąpić w różnych pozycjach. Bei Salomo lesen wir, dass er seine Hände ausbreitet, als er betete. Jeśli chodzi o osobę Salomona, to czytamy o tym, że on w trakcie modlitwy podniósł ręce swoje i rozszerzył je. Er stand gleichsam wie ein tiefer Suchender, wo Gott er etwas empfangen möchte. On w ten sposób stanął jak taki, który poszukuje pomocy i rozpościera ręce swoje, chcąc ją odebrać. A jakże wiele on jej otrzymał od Boga. A on porównuje się w tej modlitwie do chłopca, który nie wie w jaki sposób wejść i wyjść. I on wyznaje w ten sposób swoją nędzę, a Bóg mu dał mądrość. Bóg dał mu taką mądrość, którą ani przed nim, ani potem żaden człowiek nie posiadał. Ale też i wielkość tej mądrości poznał lud. Und das war die Weisheit Europas, nicht die Weisheit Salomos. A była to mądrość pańska, nie mądrość Salomonowa. Wir sehen heute die Vollkommenheit in dem Jesus. Również i dzisiaj oglądamy doskonałą mądrość w Panu Jezusie. Er ist uns geworden Weisheit von Gott. On dla nas stał się mądrością przed Bogiem. Wir sehen wir den Herrn Jesus nun in seiner großen Not. A tu oglądamy Pana Jezusa w wielkiej Jego biedzie. Mówiącego, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, albo weź go ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Pan Jezus wielokrotnie to podkreślał, że on swojej woli nie wykonuje, ale wolę Ojca. Was ist der Wille Gottes? A jakaż to była wola Ojca? Gott hat auch genau erklärt, was er will und was er nicht will. Bóg dokładnie wyjaśniał, co on chce, a czego nie życzy sobie. Gott hat gesagt, dass er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bóg powiedział, że on chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Aber zuvor musste der Jesus leiden und sterben. Ale przedtem Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć. Er ergibt sich in den Willen Gottes. On poddał się pod wolę Bożą. Dennoch war sein Herz sehr bewegt. Er dachte an die Schrecken des Kreuzes. Ale pomimo tego jego serce było bardzo poruszone, bo on myślał o tym strachu tego krzyża. Und dann kommt ein Engel, der ihn stärkt. I przyszedł anioł, który go posilił.
Taką uwagę znajdujemy w tym urywku tylko w Ewangelii Łukasza. In Lukas Evangelium ist der Jesus der Sohn des Menschen. Bo w Ewangelii Łukasza Pan Jezus jest przedstawiany jako Syn Człowieczy. I On ma takie odczucia, jak też i my posiadamy. Ale te uczucia były czyste. U nas one są zakłócone przez grzech. Anioł go posilił. Tutaj oglądamy to, co jest również też opisane w liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale. On z powodu cierpień tej śmierci został uniżony poniżej aniołów. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale inaczej czytamy. Tam oglądamy go wywyższonego ponad aniołów. Dlatego, że on odziedziczył od znamienitsze imię. Ale tu widzimy go, że on przez anioła jest wzmacniany. Przy szczególnych okazjach oglądamy to, że Bóg zesyłał swoich aniołów, aby też i syna swojej miłości wzmocnić, podeprzeć. I dalej oglądamy go w śmiertelnym boju. Przypomina mi się również też i pewien mąż, który jest wymieniony w liście do Kolosan. To był Epafras. To jest ten, tam jest napisane, który walczy za was w modlitwach. Abyście stanęli w pełni przekonani w tej woli Bożej. Ten Schweiz wurde die große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. A pod jego był jak krople krwi spływające na ziemię. Ja w jednych odnośnikach, w jednej z tłumaczeń biblijnych przeczytałem, że Pan Jezus tutaj walczył ze śmiercią, ale tak to nie było. Bo rzeczywistą śmierć to on przeszedł, cierpiał, gdy on wisiał na krzyżu. My chcemy jeszcze to za chwilę rozważać. A uczniowie zasnęli ze smutku. Uczniowie oczekiwali, że Pan Jezus im teraz urządzi królestwo. I oni byli wielce zawiedzeni i smutni. Oni nie mogli Pana zrozumieć. Pomimo tego, że Pan im ciągle na nowo o tym wspominał, że on musi cierpieć i umrzeć. I tutaj oglądamy Pana Jezusa jako tego samotnego. On mówi też i słowami psalmu 69. Oczekiwałem na współczucie, a nie znalazłem. I czekałem na pocieszyciela, ale nie przyszedł. Ale to, co wtedy było dane, to możemy my chociaż troszeczkę uzupełnić przez to, że będziemy się zajmowali nim w jego cierpieniach. A uczniowie zasnęli ze smutku. Może się zdarzyć i to, że my będziemy smutni. Może też i tak się zdarzyć, że i my zaśniemy. Tak, jest to możliwe, że ktoś popadnie w duchowy sen. A wtedy dotyczy nas samych to słowo, które Paweł napisał w liście do Efezjan. Obudź się, ty, który śpisz,
i powstań z umarłych, aby ci zajaśniał Chrystus. Und Salomo auch eine ähnliche Belehrung. I również i Salomon podobne pouczenia powiedział. Ein wenig schlaf, ein wenig eingefalten, um auszuruhen. Troszkę pospać, troszkę założyć ręce, aby odpocząć. Dann kommt die Not wie ein bewaffneter Mann. A wtedy przychodzi nędza jak mąż uzbrojony. Armut wie ein lipsich zuschreitender. I bieda jak rycerz uzbrojony. Es ist auch interessant, dass dieses Wort zweimal in den Sprüchen erwähnt wird. I jest to też jeszcze interesujące, że ten wiersz jest dwa razy zapisany w tej księdze przypowieści. A teraz przejdźmy do 23 rozdziału Łukasza. Gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, to widzimy, że wielu ludzi się zgromadziło. Jest też i w pewnym miejscu mowa o tym, że na tym widowisku się zgromadzili. Menschen waren gekommen, um auch ihre verdorbenen Lüste zu erfüllen. Ludzie przyszli również i po to, aby zaspokoić swoje zepsute pożądliwości. Und auch viele Frauen waren gekommen. Również czytamy, że wiele niewiast przyszło. I były też i takie, które z powodu Niego płakały. A Pan Jezus powiedział do nich, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad dziećmi waszymi. Bo Pan Jezus wiedział, co przyjdzie na tego odstępnego Izraela. Die haben die Kinder Israel dort auch weinen müssen. O, jakże bardzo by musieli ci synowie izraelscy teraz płakać. Die hat Gott sie gezüchtet. Jakże Bóg ich ćwiczył i wychowywał. Im Jahre 70 sehen wir, wie Israel belagert wird. I widzimy rzeczywiście, jak w roku 70 cały Izrael został otoczony wojskami. Durch den Feldherrn von, durch den Feldherrn von Titus. Został, były to wojska tego marszałka Tytusa. I w tym czasie zostało zamordowanych około 3 milionów Żydów. W Jerozolimie samej i w okolicy. A przez następne stulecia widzimy, jak Bóg ciągle na nowo ćwiczył ten lud. Ale Bóg powiedział do Izraela, że ja będę według miary cię ćwiczył. Ale ja nie wytępię cię całkowicie. Gdy tak pomyślimy o ostatniej, II wojnie światowej, jak wielu Żydów musiało zginąć. Während dieses Krieges sind in Westeuropa 11 Millionen Juden gewesen. Podczas, czy przed tą wojną było w zachodniej Europie około 11 milionów Żydów. Davon sind 6 Millionen umgekommen. Z tej liczby 6 milionów Żydów zostało zamordowanych. Hitler wollte sie natürlich alle umbringen. Hitler starał się naturalnie, aby ich wszystkich zamordować. Er hat von der Endlösung gesprochen. On zawsze mówił o końcowym rozwiązaniu problemu Żydów. Aber die Endlösung hat Gott in seiner Hand. Ale te końcowe rozwiązanie problemu to Bóg ma w swojej ręce. On również i doprowadzi do porządku swój lud. In Römerbrief lesen wir, dass der Überrest errettet wird. W liście do Rzymian czytamy o tym, że resztka z tego ludu będzie zbawiona. Und wir lesen auch einmal, dass ganz Israel errettet wird. A w innym miejscu czytamy, że cały Izrael będzie zbawiony. Ale pomiędzy tymi dwoma miejscami biblijnymi nie ma żadnych sprzeczności. Bo ta resztka, która rzeczywiście będzie wtedy uratowana, ona będzie tworzyła cały Izrael. Oni wszyscy będą musieli jeszcze przejść przez bardzo wielkie, głębokie uciski. Bóg mówi, że to są uciski Jakuba. Ale gdy ta
bieda, gdy ten ucisk będzie największy, to Pan przyjdzie z ratunkiem do nich. I On im pomoże, a oni Go wtedy wszyscy przyjmą. Wtedy oni będą mówili to, o czym czytamy w Izajasza 53 rozdział. Za prawdę On za nas cierpiał, a boleści nasze nosił. I wtedy Jego związek z Izraelem będzie w pełni znowu odrestaurowany. Jezus hatte auch noch gesagt, denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Pan Jezus również i to powiedział, że dzieje się na tym suchym drewnie, drzewie, to cóż będzie, jeżeli będzie to się działo w miejscu pustynnym na suchej gałęzi. On był tym przecież zielonym drzewem, który owoc przynosił dla swojego Boga. A my jesteśmy owocem pracy duszy Jego. Ale w Izraelu nie można było znaleźć owocu. Poczyńców jednego po lewej, drugiego po prawej stronie. Teraz widzimy, że słowa prorocze wypełniły się. On został zaliczony pomiędzy bezbożnych. Albo w innym miejscu jest napisane, że zaliczono go do przestępców. Również i Pan Jezus powiedział do Zachariusza, że dzisiaj muszę być w Twoim domu. On przyszedł, aby szukać i zbawić to, co było, zginęło. Ale również i wiemy o tym, że Zacheusz poszukiwał Pana Jezusa, bo on chciał się dowiedzieć, kim jest Pan Jezus. I jeżeli teraz człowiek szuka, to dochodzi do spotkania. Bo i Pan Jezus już go od dawna widział i poszukał. Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co było zginęło. A około 6 godziny ciemność przyszła nad całą ziemią. W tym widzimy, jak Bóg swoją twarz odwrócił od Pana Jezusa. Ojciec go nigdy nie opuścił. Ale Bóg w swojej świętości i sprawiedliwości. On nie może mieć społeczności z grzechem. A Pan Jezus twoje i moje grzechy wziął na siebie. I dlatego On musiał być teraz ukarany. On znajdował się w Sądzie Bożym. On tam stał się naszym zastępcą. Jedna dziewczynka była pytana w szkółce niedzielnej, co się z Tobą stanie, gdy Bóg zapyta się o Twoje grzechy? To najpierw się przeraziła. Ale potem przyszła jej właściwa myśl. I powiedziała, ja wtedy stanę za Panem Jezusem. On jest zastępcą. On poniósł nasze grzechy. I one już nigdy więcej nie będą znajdowały się w Sądzie Bożym. I to daje sercu pełny pokój i radość.
I gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. W innym miejscu jest napisane z góry na dół. Nie od dołu do góry. To, bo wtedy by można było pomyśleć, że to mógł tutaj w tym pomagać człowiek. Ale tak czy tak tej zasłony nie dałoby się przez ludzi rozerwać. I przez to widzimy, jak Bóg teraz otworzył drogę do miejsca najświętszego. Szczególnie przypominają mi się słowa zapisane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Od 19 do 22 wiersza Hebrajczyków 10 rozdział. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Gdy człowiek zgrzeszył, to został wygnany z raju. I on już nie mógł się wrócić tą drogą z powrotem. Ale teraz my mogliśmy oglądać właśnie otwarcie drogi do obecności Bożej. Do świątyni. My wiemy, że Pan Jezus jest w tej świątyni. I my też mamy tą gwarancję w Jego osobie, że teraz wszyscy święci, wszyscy odkupieni mają dostęp do miejsca świętego, do tej obecności Bożej. A następnie Pan Jezus się tutaj modlił: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. W tym widzimy, że Pan Jezus tutaj całkowicie świadomie oddaje swoje życie. Naturalnie człowiek jest winny tej śmierci tego Syna Bożego. Ale Pan Jezus wydał swoją duszę w śmierć. On to sam dobrowolnie uczynił. Kiedyś brat Walter Brim podawał w tym względzie interesujące wyjaśnienie. Powiedział, że umieranie to jest czasownikiem, słowem czynnym. Er sagt, das passt hier nicht. Eigentlich müsste es heißen, der Mensch wird gestorben. Er ist im Tod unbeworfen. A to w zasadzie się nie zgadza, bo to człowiek umiera. Den Tod hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. A przez swoją śmierć on zgładził tego, który miał moc śmierci. Er hat die Christentümer und die Gewalten ausgezogen. On te wszystkie księstwa i wszystkie moce on zwyciężył. Szatan i cała jego armia została zwyciężona. A jego zwycięstwo jest i naszym zwycięstwem. W Księdze Objawienia jest też wspomniane o Panu. Jako o tym, który przechodził jako zwycięzca i zwyciężający. A wszystko to opiera się o te wielkie zwycięstwo na Golgocie. W naszym języku jest pieśń mówiąca o tym, śpiewajcie z radością o tym zwycięstwie dokonanym w tych chatkach pobożnych. Jesus gestorben am Kreuz hat wiedergenommen. Jezus zmarł na krzyżu.
Leben und Macht. I on znowu wziął życie i moc. Siegreich aus feindlicher Schlacht ist er zurückgekommen. I on zwycięsko przed tej bitwy z nieprzyjacielem. Diesen Sieg werden wir ewig beschwören. I to zwycięstwo my będziemy na wieki obśpiewywać. Und wir werden auch daran denken, immer noch daran denken, dass der Jesus leiden muss. I ciągle będziemy o tym wspominali i myśleli, że On musiał cierpieć i umrzeć. Pan Jezus będzie jako ten baranek pośrodku. Baranek jako zabity pośrodku tronów i tych czterech postaci. My możemy sobie to tak żywo wyobrazić, jak to jest opisane. Jak to jest opisane w Jana 20 rozdziale, gdy Pan Jezus przyszedł i stanął pośrodku pomiędzy uczniami, pokazując im swoje dłonie i bok. I wtedy uczniowie się ucieszyli, gdy Pana zobaczyli. Tak też i my wkrótce Go będziemy widzieli i będziemy Go uwielbiali. Będziemy Go Jego samego widzieli. Nie będziemy już widzieli samych siebie, tylko Jego. I możemy już być wtedy po całą wieczność przy Nim szczęśliwymi. I w naszych sercach możemy mieć taką żywą nadzieję. A Pan Jezus czeka na to, aby móc nas do siebie zabrać. I gdy Jego oblubienica będzie już przy Nim, to wtedy Jego zwycięstwo będzie ukoronowane. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, ale ja was będę znowu widział. Naturalnie on myślał o tym spotkaniu z uczniami po dokonanym tym dziele odkupienia. Ale my możemy i pomyśleć w związku z tym słowem o nas. Gdyby on powiedział, że i wy mnie będziecie widzieć, to i to też byłoby prawidłowe. Ale on powiedział i ja będę was widział. Jego serce pragnie spotkać się z tą umiłowaną oblubienicą. Tą, którą on rzuca do siebie zabierze. I wtedy my będziemy już z Nim złączeni. Nie będzie wtedy już żadnej słabości. Nie będzie już grzechu. Nie będzie wtedy konieczności oddawania chwały. I wtedy już wszystko z Nim będzie w jednomyślności. I będziemy Go widzieli Go takim, jakim On jest. Oby ta nadzieja żywa pozostała w naszych sercach. I oby Pan pobłogosławił swoje słowo. Oh!
71.